Z jednym z lokalsów, który pomaga załatwiać pobyt w Turcji. Ale dupy nie urywa. Spróbujemy znaleźć jakieś miejsce, które nas przekona do tego Fethiye. No pogięło ich. No jest ładnie, no ale... Kurczę, wszystko dzisiaj pod górkę, po prostu... Dziwne uczucie chodzić po tym miejscu, które kiedyś tętniło życie. Cześć, witamy Was w nowym vlogu. Hejka! Dziś nie ma jakichś pięknych widoczków, bo jesteśmy już w drodze od samego rana. Jedziemy do Fethiye. Mamy tutaj. Już jesteśmy w sumie, dojechaliśmy. Mamy tu kilka spraw do załatwienia. Tak jak już Wam wspominaliśmy, chcemy przedłużyć nasz pobyt, no i będziemy działać. Tak, mamy tutaj spotkanie z jednym z lokalsów, którego nam poleciła ekipa. Czekajcie, bo ja tu muszę się rozejrzeć, bo tutaj widzę Fethiye, to jest takie dosyć ciasne miasteczko. Także no, spróbujemy uzyskać jakieś informacje. Zasięgnęliśmy już pewnych informacji od pani Joli, która mieszka w Alanii już od 7 lat. Także no, opowiemy Wam o tym wszystkim za chwilkę, bo ja muszę gdzieś zaparkować, bo mi ciężko się skupić tutaj na mówieniu i jechaniu. Tak, sprawa jest taka, że w Alanii jest już to niemożliwe uzyskanie takiego przedłużonego pobytu turystycznego, więc będziemy próbować w Fethiye, może tu się uda. Zatrzymaliśmy się przy jakimś mini markecie, bo chcę sobie kupić kroksy, nie kupił w Stambule. No i teraz wszędzie szuka. I co, znalazłeś kroksy? No są po 250 lir, ale taki mają beżowy kolor. I o, mają rozmiar 42, trochę duże są, ale to są kroksy, to mogą być duże. Tyle kroksów, a Pawła numeru nie ma. No niestety, chyba mam swój rozmiar, kroksiki. Będziesz zieloną żabą. Mam swoje tureckie kroksy. To jak mam kroksy, to jedziemy na plażę. A słuchajcie, taka ciekawostka. W jednym mieście byliśmy, pytałem się o kroksy, to mi gościu powiedział 1400 lir. Takie piękne miasto, Goczek się nazywało chyba. Przystań jachtowa, wszystko było to samo co w Stambule, tylko ładnie wyeksponowane. A za te po ile prostu, zapłaciłeś? A za te 250. No. I to były najtańsze, jakie znalazłem, bo wszędzie chcą 350, a ja zapłaciłem 350. 250. Trzeba gdzieś stanąć i przetestować kroksy na plaży. Plaża duża, ale dupy nie urywa. Na zdjęciach, słuchajcie, te wszystkie plaże są takie bielutkie, te zdjęcia są takie cudowne, jak Karaiby po prostu, a jak się przyjeżdża, no to tak, no, szare kamienie. Otoczenie jest oczywiście bardzo ładne, wysepki, zatoczka, pięknie, no i pogoda jest super, ale nie mój styl. Tu zabudowane całe hotele i tak dalej, niezbyt mi się to podoba. Jestem tego samego zdania. A te Ala Croxy kupiłem głównie po to, żebym mógł sobie do wody wchodzić, o. I patrzeć, czy jest ciepła, czy zimna, bo w tych moich klapkach, one są całe z materiału i one schną mi później 3 tygodnie. Jak woda? Ciepła. To wskakuj. Wykąpałbym się. Później. Hello? Yeah, we're here, yeah. Oh, you can now. What time we can meet? 1:30. Okej, 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 we will be here, yeah, 1:30, thank you. Tureckim zwyczajem pan przełożył właśnie spotkanie o godzinę. Słyszeliśmy, że tak bywa, taka kultura. No i teraz mamy godzinkę wolnego. Jedziemy rozejrzeć się po mieście. Nie, no tam nie wjadę, bo tam jest za ciasno. Za cienko. Staję tutaj, po turecku. No dobra, korzystając, że mamy godzinkę wolnego, no to spróbujemy znaleźć jakieś miejsce, które nas przekona do tego Fethiye, bo jak na razie to... Piękny kurort, ale dużo fajnych parków, placów zabaw, ale nic poza tym, no, nic ciekawego. Także szukamy czegoś fajnego. Chyba coś znaleźliśmy już. Wydaje mi się, że jesteśmy w miejscu, gdzie zaczyna się historia Fethiye. Jest tu takie stare miasto. W końcu widać, że tu żyją normalni ludzie, a nie jakieś McDonaldy, Burger Kingi i tym podobne. No i koty!
odpoczywam w tym fetie. To się teraz zmęczysz. O, może pod górkę. Trochę schodków. Ale może warto będzie. Warto wspiąć się na tą górę, żeby w ogóle zobaczyć panoramę miasta z tego miejsca, bo pięknie to wszystko widać. No tak, całkiem inaczej niż tam w środku, jak się jeździ samochodem. Ale my przyszliśmy tu też z innego powodu. Tak jak już wam mówiłem w ostatnim odcinku, między Dalian a Antalią żył właśnie lud Licyjczyków, tworząc piękne i bardzo nowoczesne państwo. A to są pozostałości po nich. Groby wysoko postawionych osób zamieszkujących te tereny. Wejście, żeby podejść bliżej tych grobowców, kosztuje 60 lir, ale nie ma sensu wydawać na to pieniądze, ponieważ tutaj z tej uliczki można je równie dobrze podziwiać i oglądać. Tu mamy takie mniejsze grobowce. Widać, co jest w środku. Są te takie półki skalne, na których układano ciała. No te nie są już tak bardzo zdobione. Chowali tutaj bardziej takich mniej zamożnych ludzi. Godzinka już prawie mija i musimy lecieć na spotkanie. Monika, wrażenia? Fetyje się obroniło. Fajne miejsce, warto tu zajrzeć. No inny zupełnie klimat. Można zobaczyć, jak sobie żyją ludzie. Tak, po tym całym przepychu, bogactwie, w tych portach, tych restauracjach, po prostu już miałem potąd tego wszystkiego. Dokładnie. To jest nasz klimat. Lecimy. Wszystko się zaraz rozstrzygnie, czy tu zostaniemy dłużej, czy krócej. No, kiepsko to wygląda, Fetije. No, ale nie mogę tu już dłużej stać, bo stoimy pod marketem i zaraz wam wszystko opowiem, jak gdzieś tam znajdziemy jakieś fajne miejsce. No nie wierzę, tyle jadę po tych górach, a tu nagle mam wiadomość, że to jest prywatna ziemia i zatoki. Tureckie, czyli że co? Że należą do Turcji? Okazuje się, że zatoka naprawdę jest prywatna. Jest tu taki mini kemping. Pobyt za dzień kosztuje 100 lir, a za noc sobie zażyć, czyli 500. No pogięło ich. No jest ładnie, no ale 500. Poza sezonem, w grudniu. W sezonie mi powiedział 1000. To specjalna cena. Okej. Okay. Kurczę, wszystko dzisiaj pod górkę, po prostu nic nam nie idzie. No, znaleźliśmy miejsce, ale stanęliśmy przy ulicy, jest cisza, spokój, widok na zatokę, ale niestety plaży nie ma. No czasami tak bywa, że nic się nie układa. Ale się trzeba cieszyć z tego, co dokładnie jest. Idziemy po krzesła, rozstawiamy biwak i zostajemy tutaj. Brzuchy pełne, to i humor się trochę poprawił. Trochę. No trochę, bo łatwiej się znosi trochę te niepowodzenia, jak człowiek nie jest głodny, bo na głodniaka to wszystko wygląda bardzo pesymistycznie. Tak, no po spotkaniu z Górkanem no, przedstawiłem mu, jak wygląda nasza sytuacja, jaką tą wizę potrzebujemy, bo można uzyskać na różny sposób ten pobyt tutaj. No i nie wygląda to zbyt optymistycznie. Tak, przez to, że nie mamy nieruchomości w Turcji, no jest to praktycznie w tym momencie nie do uzyskania. To zezwolenie na pobyt krótkoterminowy można uzyskać z różnych powodów. Może to być edukacja, może to być praca, małżeństwo z obywatelem Turcji. No te wszystkie powody odpadają, nam został jeden, czyli pobyt turystyczny. Dokładnie. Do roku czasu można się ubiegać o taki pobyt w Turcji. Tylko jest jeden problem. Wcześniej było tak, że można było wynająć mieszkanie na ten czas. Teraz niestety wszystkie wnioski dla osób, które chcą wynająć mieszkanie i przedłużyć pobyt,
są zablokowane tak jakby. Tak, rozmawialiśmy z panią Jolą, którą pozdrawiamy serdecznie. Mieszka od 7 lat w Turcji, w okolicach Alanji. No, w okolicach Alanji jest w ogóle całkowicie zblokowane wydawanie ikametek. Z tego powodu, ponieważ przyjechało bardzo dużo obywateli rosyjskich i ukraińskich i rząd wstrzymał takowe pozwolenia na pobyt. Dodatkowa sprawa jest taka, że cena adresu, bo taki adres można sobie załatwić, nie trzeba wynajmować mieszkania na rok czasu. Kiedyś była to cena ile? Około 100-200 euro, teraz jest od 3 do 5 tysięcy. Tak nam powiedziała pani Jola. Myśleliśmy, że w Fethi będzie taka możliwość, tak, ale... Tak, pani Jola nawet mówiła, żebyśmy sobie popatrzyli w innych miejscach. Ale Gürkan powiedział, że w tej chwili jest od października zakaz praktycznie w całej Turcji. Można jedynie dostać taki pobyt krótkoterminowy, jeżeli zakupi się nieruchomość, ale w tym wypadku też się zaostrzyło, bo wcześniej ta nieruchomość mogła być do 70 tysięcy euro, teraz to już musi być minimalnie... Chyba 200. 200 tysięcy. O ile dobrze tam zrozumieliśmy. Także nieruchomości nie kupimy, mieszkania nie wynajmiemy. Także musimy czekać, zobaczymy. Powiedział, że będzie się z nami kontaktował każdego miesiąca, czyli będzie to połowa grudnia, potem połowa stycznia i zobaczymy, czy się sytuacja zmieni w Turcji, czy nie. Jeżeli nie, no to coś będziemy musieli wymyśleć. No, na razie jeszcze mamy 2 miesiące, dokładnie, także nie będziemy sobie używamy. Tym zaprzątać głowy i jakoś się dołować specjalnie. Dzisiaj taki trochę dzień wnerwiający, ale... Tak czasami bywa. No trochę nas to przytłoczyło, że tak powiem. No a mieliśmy trochę inne plany. Chcieliśmy pojechać bardziej na wschód, chcieliśmy drugą stronę Turcji też zwiedzić, a niestety przez najbliższe 2 miesiące pewnie będzie tam śnieg, więc raczej ciapkiem tam nie dojedziemy. Monia, coś tam wymyślimy. Będzie dobrze. Trzymajcie kciuki, żeby nam się udało, a jak nie, to będzie przygoda i dla nas, i dla Was. Tyle. Kończymy temat. Może popłyniemy na jakąś wyspę. Dokładnie. Tyle jest tutaj ich naokoło. I Cypr, i Rodos, także no, jest gdzie pływać. Tak, bo w Turcji można być 90 dni w ciągu 180. Także jeżeli tu pozostaniemy 90 dni, wystarczy, że na 90 dni gdzieś wyjedziemy, a potem będziemy mogli wrócić. Więc także taka opcja też, istnieje. Jest. Albo pojedziemy do Bułgarii na narty. No cóż, tam też można pośmigać. Dobra, słuchajcie, nie nudzimy już Was więcej. Odpoczniemy sobie tutaj troszkę jeszcze. Zrelaksujemy się po tym całym dniu biegania i... Ja to chyba sobie poczytam. Zmienimy miejscówkę. A ty co? Na rower? Oczywiście, że jadę na rower. No przecież, zobaczcie, co tu się dzieje. To jest przecież coś pięknego. No ścieżki tutaj takie szuterkowe, jakie uwielbiam. Z widokiem na morze. Morze Śródziemne już, bo jesteśmy morze nad Morzem Śródziemnym. Dobra. Nie zamulamy już więcej. Widzimy się za chwilkę na następnej miejscówce. Hejka, słuchajcie, wczoraj znaleźliśmy miejscówkę w miejscowości Kajakoj. Miało nas straszyć w nocy to miasto tam na górce i ono się rozpościera aż na następne górki. O miasteczku powiem Wam troszeczkę więcej później, bo zaczyna padać. Mieliśmy iść tam się przejść. Powiem Wam tylko tyle. Jest to opuszczone miasto. Mam nadzieję, że pogoda się wyklaruje i pójdziemy razem zobaczyć, co kryją te mury i jaką historię kryją, bo jest bardzo ciekawe. Historia tego miasteczka łączy się trochę z odcinkiem, kiedy zwiedzaliśmy grecką wyspę. To już pewnie się domyślacie, o co chodzi, ale o tym później. Chyba nas czeka burza. Specjalnie wybrałem to miejsce na takiej górce, żeby nas nie zalało. Woda powinna spływać tam. Oj, 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 oj. Dobrze, że nie poszliśmy do tego miasta. Ja lecę, uciekam, się chowam do wana. Zobaczymy, jak długo ten deszcz będzie padał. Mam nadzieję, że jeszcze dziś przestanie. Nie spodziewałem się, że tak się będę cieszył z takiej deszczowej pogody. Ja też. Naprawdę. Potrzebowaliśmy chyba takiego dnia, żeby w końcu sobie tak posiedzieć w domu po prostu. Tak, ugotować. Taką miałem radochę z gotowania dzisiaj. Po prostu. Zobaczymy, co ci wyszło. Szok. Pyszne. Mimo tego, że padał deszcz, to miałem czas, żeby poćwiczyć. Monika popracowała. Obiad ugotowany. Spędziliśmy cudowny dzień. Mam nadzieję, że jutro już pogoda stanie nowy dzień i będzie lepiej, dokładnie. Już się rozpogodziło.
ale no, słońce jest za górą. Dobra, jemy, bo nam wystygnie. Smacznego. Po całym dniu siedzenia w wanie mam ochotę się w końcu przejść. Wczoraj fatalna pogoda, ale tak jak wam mówiliśmy, już było fajnie, bo mieliśmy dużo czasu dla siebie. Ale nie będziemy już tu się więcej czekali. Prawda, kochanie? Tak, już nie pada, więc idziemy pozwiedzać okolice i później uciekamy stąd. Tak, idziemy zwiedzić to słynne miasto duchów. Blisko stoimy od tego miejsca, na piechotkę jakieś 2 minutki. Także spoko miejscowa do zwiedzania. W końcu tu dotarliśmy. Jesteśmy w Kajakoj, opuszczonym greckim mieście. Łączy się to z historią greckiej wyspy, na której byliśmy. Możecie to zobaczyć w odcinku, który pojawi się gdzieś tutaj. W końcu mamy okno pogodowe i możemy to miasto zobaczyć. Wstęp kosztuje 60 lir. Podobno można wejść tu jakąś boczną bramą, ale nie kombinujemy. Odbudowują to, dbają o to, więc niech mają jakiś grosz na to. To greckie miasto, po ruinach którego chodzimy, nazywało się kiedyś Levisi i powstało tak mniej więcej w połowie XIX wieku. Ale ciekawostką jest to, że powstało ono na ruinach antycznego miasta Karmeloses. Łączy się to jeszcze z jedną historią, a mianowicie z historią Licyjczyków, bo było ono ich stolicą. Co ciekawe, Grecy, budując to miasto, używali czasami nawet pozostałości po ruinach licyjskiej stolicy. Także niektóre kamienie pewnie mają po 3000 lat. Nie mieli też żadnego architekta. Kierowali się po prostu zwykłą zasadą, żeby nie wchodzić w drogę sąsiadowi. Czyli nie zasłaniać mu widoku, nie zasłaniać mu słońca. Dlatego tak pięknie kaskadami te domki są ułożone na wzgórzu. Można? Można się z sąsiadem dogadywać. Powtarza się też kolorystyka w tych domach. Z wierzchu są takie czerwono-pomarańczowe, a w środku najczęściej są niebieskie. Żebyś tu nie wpadła w tą dziurę. Jest tu cysterna. Tak, którą budowali właśnie mieszkańcy, żeby zapobiegać braku wody w gorące dni. Ładna, gliniana, wymurowana, trochę śmieci teraz, ale jest ich sporo tutaj w okolicy. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego te domy nie mają dachów. Zachowały się mury. Natomiast no, żaden dach się nie zachował. Otóż dlatego, że były one z ubitej ziemi i właśnie po tych ziemi z tych dachach woda spływała do cysterny znajdującej się przed domem. Kolejna cysterna, w której rośnie sobie drzewo. Tu świetnie widać, jak ta woda właśnie spływała sobie z dachu do zbiornika glinianego, nie plastikowego, tak jak teraz. Dziwne uczucie chodzić po tym miejscu, które kiedyś tętniło życiem. Mieszkało tu bardzo dużo ludzi, a teraz jest martwe. Tak naprawdę jest to takie nieme świadectwo tragedii setek rodzin, które musiały stąd wyemigrować. Tak jak z wyspy Dżundy, po podpisaniu traktatu w Lozannie w 1923 roku, no wszyscy Grecy, około 20 tysięcy ludzi, musieli po prostu opuścić to miejsce i przenieść się do Grecji. Pozamykali domy, zabrali najpotrzebniejsze rzeczy. Myśleli, że tu wrócą, że wszystko się jakoś poukłada. No a miasto niestety zostało puste. Niestety przesiedleni tu Turcy z terenów nizinnych nie za bardzo się zaklimatyzowali w tym miasteczku na wzgórzu, gdzie ludzie zajmowali się rzemiosłem. Rozkradli co się dało, drewno, jakieś, nie wiem, meble z domów, wszystkie sprzęty. I zaczęli budować sobie domy tam troszeczkę niżej. Tak powstało Kajakoj. Niestety ludzie się nie zmieniają. Tak jak rozkradali to miejsce 100 lat temu, tak robią to też, robili to podobno do czasów dzisiejszych. Wydłubywali po kawałku pozostałości podłogowych mozaik, dlatego wejście do kościoła zostało zamknięte.
Na szczęście nam udało się zdobyć pozwolenie i wejść do środka. Właśnie trafiliśmy do jednego z kościołów prawosławnych w tej wiosce. Powiem wam szczerze, że robi wrażenie, bo jest olbrzymi. No ale w sumie w tej wiosce mieszkało ponad 20 tysięcy osób, także nie wiem, czy było to małe miasteczko, czy to była wioska. Bardzo mi się podoba, że się kolory trochę zachowały. Możemy sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Cała podłoga w kościele z takich kamyczków. Wyobrażacie sobie, ile czasu się schodziło, żeby coś takiego ułożyć? Masakra. Jak ci się podoba? Bardzo. Nie jest bardzo stary, ale przez to, że przez tyle lat nikt o to nie dbał, jest opuszczony, to wygląda jakby był strasznie taki wiekowy. Zobaczcie, co znalazłem u podnóża greckiej szkoły. Licyjski grobowiec. Także jest to na pewno dowód na to, że była to stolica licei. Można wejść do środka. Półki na ciała. Zdobienia na górze. Fasada. Ale czad. Ale cudowne doświadczenie, muszę wam powiedzieć. Na pewno warto odwiedzić to miejsce, póki jeszcze istnieje, bo mimo, że zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, no to nie wyobrażam sobie, żeby ono zostało w jakiś sposób odbudowane. No nie, na pewno nie. Ale miło było pochodzić i popatrzeć, jak to wszystko funkcjonowało. Pobudzić wyobraźnię. Tak. Mamy nadzieję, że waszą też trochę pobudziliśmy. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało. A my idziemy do Wana. Idziemy do Wana.